Kreatory postaci, sposób na lepsze wczucie się w postać, którą przyjdzie nam sterować przez setki godzin. Miejsce, gdzie spędzamy sporo czasu, by nasza bohaterka bądź bohater wyglądali idealnie tak, jak sobie to wyobraziliśmy. Ale czy na pewno? Czy gracze chcą, by wszystko było spójne i pasowało do świata? No oczywiście, że nie, to głupie pytanie. Dziś będzie trochę anegdotek, sporo demaskowania i przeglądów. Przyjrzyjmy się dziś, czym naprawdę są kreatory postaci. Osobiście pierwsze zachłyśnięcie się kreatorem przeżyłem przy pierwszym Baldur's Gate. To przykład dość prymitywny, ale i istotny na swój sposób. Tam kwestie wizualne rozwiązywał portret oraz trzy kolorki, jakimi odróżniał się nasz kolor skóry czy szat, i to z grubsza tyle. Wtedy to już wystarczyło, a może i nawet imponowało, ale po latach zwróciłem uwagę na pewien schemat. To za moment. Nowy już trzeci Baldur na wstępie również nie oferował za wiele, patrząc na branżowe standardy. W gruncie rzeczy nudny i może ciut przystojniejszy albo ładniejszy awatar nasz samych. Dopiero update'y to zmieniły. Ale co do tego schematu? Otóż pozwalając grze dopasować naszą postać z automatu, ten taki preset podstawowy, dostajemy typowego generycznego bohatera czy bohaterkę. I to przekłada się na naprawdę wiele produkcji. No i nie mówię tutaj nawet o statystykach, które przecież w grach opartych na D&D są bardzo ważne. Bo weźmy choćby takie Saints Row, które przecież należy do jednej z najbardziej szalonych serii, gdzie zdarza nam się grać cybernetycznym Sedesem. Nasz podstawowy ludek, ludzik, cokolwiek, będzie wyglądał dość normalnie, a to dopiero gracz może go udziwnić na milion sposobów. Podstawowo garniak, konkretny zaczes i konkretny głos. Zdaje się, że tak twórcy chcieliby wyglądała ta postać, albo tak wyglądała na wszelakiej identyfikacji trailerowej. I zapewne będzie bardzo podobnie w kwestii cyberpunka. Męska wersja V dalej podstawowo wyglądać będzie mniej lub bardziej jak Quebo na Fide. Tak więc, czy ma to jakiś cel? Jakieś głębsze dno? Na pewno zarysowuje daną rasę, klasę czy wizję i pozwala graczom nadbudowywać i uszczególniać na swój sposób postacie. Ale przede wszystkim daje też pogląd, jak wyglądałby taki zwyczajny reprezentant danej klasy czy rasy właśnie. Gracze mają w sobie duszę niszczycieli. Lubią sprawdzać, gdzie wejść i co dotknąć, tak by rozsadzić dany tytuł na kawałki. I tworzenie postaci nie jest jakimkolwiek odstępstwem od tej reguły, bo przecież na listach pierwszych rzeczy, jakie robimy po odpaleniu danej gry, powinno śmiało znaleźć się sprawdzanie punktów skrajnych na suwakach. Kto nigdy nie przyśmieszkował, robiąc gigantyczny rozstaw oczu albo sprawdzając, jak wygląda postać z uszami typu Dumbo, niech pierwszy rzuci kamień. Tutaj Simsy zdają się być krainą niesamowitości, bo to, co można tam zrobić, w każdej z części, może przyprawić o konkretny koszmar. Policzki zatapiające się w podbródku wiedźmy i oczy zawstydzające najbardziej urocze mangowe dziewczynki. Nic w tym złego, to pomieszanie ciekawości i takiego bycia żartownisiem. Abominacje, jakie wychodzą z kreatora w choćby Bloodborne, mogą śmiało stawać w jednej linii z bossami, jakich zatłukujemy, albo jacy zatłukują nas. Jakże rozbudowany na swoje czasy Oblivion ze sporymi szansami sprawił niejednokrotnie, że chirurdzy plastyczni łapali się za głowę, zaś seria WWE umożliwiła wprowadzenie do ringu czegoś, co w tej federacji nie śniło się nawet największym wizjonerom. I to często tak poszatkowanego, że animacje nie dawały sobie rady ze wszystkimi kolizjami elementów, a ostatnia odsłona w ogóle tego nie ułatwiała. Inna sprawa, jak nie ma czego psuć, bo sam kreator to taka kupa. Tak GTA Online o tobie mówię. Albo wszyscy wyglądamy tak samo, albo kombinujemy ze strojami, by przykryć to, jak kiepsko całość nam wyszła. Tak sobie teraz myślę, że pierwszy taki wysyp popsutych postaci zaobserwowałem przy Spore. Tak się właśnie kończy oddanie za dużej swobody graczom. Ale nie ukrywajmy. Memy to przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość. A te śmieszne obrazki czy ruchome obrazki mają swoich bohaterów. I wiecie, do czego zmierzam. Nie trzeba zbyt wiele czekać i kombinować z researchem, by dotrzeć do kompilacji memicznego wykorzystania tworzenia postaci. Bo o ile klimatem najbliżej do śmieszności właśnie Saints Row, to gdzie tylko da się namodzić, popsuć czy przykombinować, ktoś znajdzie sposób. Najwięcej tego typu zestawień, nawet przeglądów, znalazłem w miejscu, gdzie całości bym się nie spodziewał. Soul Calibur 6. Rzucając okiem tylko pobieżnie, sam kreator wydawał mi się dość ograniczony, ale to, co pokazała mi sieć, czyli kreatywność fanów, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Bo gdzie znajdziemy przerażającą wersję Kirby'ego, Pepsi-Mana, Thanosa, Akinatora, tak tego z przeglądarki, Tomiego Wiseau's The Room, gościa z Hello Neighbor, Kermita czy rzecz jasna Shreka? O ile to nie jakiś dziwnie zmodowany Mugen, to nigdzie. Jasne, te postacie są co najmniej karykaturalne i limity narzędzi są zauważalne, ale to tylko podkreśla ich memiczność. Sam pamiętam, jak zarywałem nocki z przepisywaniem numerków do kreatora właśnie w WWE, by zrobić sobie choćby Kratosa. Ale potem, dla żartu, podciągnąłem jego wagę na maksa i nazwałem go Krotos. W sumie chętnie bym zobaczył jakiś art Krotosa. Teraz przynajmniej takie cudeńka można pobrać z sieci. No i same funkcje mogą stać się memami, prawda, panie Cyberpunk i wielkość przyrodzenia? Dziwnego podejścia do kreatorów nie brakuje. Są takie gry jak WWE, które pozwalają na pełną swobodę, przez co tak łatwo je zepsuć, a są takie, które podchodzą do całości bardzo zachowawczo jak, no nie wiem, The Division od Ubisoftu. Niby jest ten kreator, ale równie dobrze mogłoby go tam nie być. Najciekawsze są jednak potężne tytuły, które pozwalają na naprawdę ciekawe zmiany. Kojarzycie ten tekst, że spędza się 2 godziny ustawiając kształt nosa, a potem całą grę przechodzi się w hełmie? Zdaje się, że głęboko gdzieś ma to właśnie Saints Row, bo przecież tam ustawiamy sobie na nic nie wpływający seksapil. Suwak odpowiada za wielkość krocza. A skoro w tych rejonach jesteśmy, Cyberpunk oferuje nie tylko dostosowanie stref intymnych, ale i choćby kształtu zębów, a to przecież gra pierwszoosobowa. Fakt, ma ona tryb foto, w którym pewnie będzie można w końcu przyjrzeć się bohaterowi, ale komu to potrzebne tak po prawdzie? Ano, takim osobom jak choćby ja, które taplają się w tym ogromie opcji i pewnie 10 grudnia zaraz po pracy jedyne co w grze zrobię to dostosowanie ustawień graficznych i postać, a zejdzie mi ze 3 godziny. To dokładnie tak jak w Black Desert Online, które choć odrzuciło mnie kompletnie nieczytelnością, chaosem na ekranie i nieintuicyjnością, jakiej pozazdrościłoby Crusader Kings, to zatrzymało mnie właśnie w kreatorze. To chyba najpotężniejsze narzędzie do tworzenia postaci, jakie kiedykolwiek miałem w łapach. Bardziej uzdolnieni ode mnie potrafią przygotować prawdziwe cudeńka. Ale to wszystko to za mało. Nawet taki kolos jak Black Desert Online, w którym zdaje się, że da się zrobić wszystko, zwłaszcza jak zerkam na pracę innych, no i o ile weźmie się tygodniowy urlop, takie produkcje dalej wymagają ingerencji. Gracze zwyczajnie chcą dostosować gry do swoich potrzeb i w naturalny sposób dotyka to także kreatorów. Ostatnia, miejmy nadzieję, że tylko w kolejności, odsłona serii Elder Scrolls przecież obrosła w taką ilość modyfikacji, od fryzur przez tatuaże, aż po customowe tęczówki do oczu, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Specjalne nowe ciała z nowymi animacjami symulującymi fizykę, już wy dobrze wiecie czego, to już kolejny poziom. Symulator życia, czyli symulatorzy, również nie odstają, a w niektórych kwestiach nawet przebijają RPGa od Bethesdy. Bo nawet jeśli nie chcemy odwzorować nas samych, to zawsze możemy dorzucić właśnie nowe tatuaże będące bardziej realistyczne. Do niedawna to tylko modami mogliśmy dopasować odcień skóry w stopniu bardziej zaawansowanym, ale i brak fryzur doskwiera wielu osobom. Wspomniany już Baldur's Gate 3 mimo krótkiego stażu we wczesnym dostępie, także już posiada fanowskie dodatki, dzięki którym przemierzać będziemy zapomniane krainy wyglądając po prostu ciekawiej. W świetle ostatnich problemów z Red Dead Online, co akurat zostawię sobie na inny materiał, gracze domagają się ciuchów normalnych. Przepustki sezonowe udziwniają wszystko, a ludzie chcą strojów i kapeluszy, które zarezerwowane są dla NPC-ów. A jak można by to osiągnąć, gdyby nie widmo bana? No rzecz jasna, modami. Co zatem wiemy o kreatorach po tym materiale?
No, są. Co jednak ważniejsze, wiemy coś o graczach, bo to kim grają, wiele o nich mówi. Pierwsze poważne przejście gry to zazwyczaj wpisująca się w świat postać, a kolejne to już powoli jazda na maksa. Tak tylko jeszcze wtrącę, że Dragon's Dogma, które widzicie w tym momencie w tle, jest chyba jedyną grą, gdzie kreator postaci wpływa tak stricte na statystyki naszego bohatera albo bohaterki. Im więcej swobody, tym większe szanse, że albo ktoś zacznie coś psuć, albo bawić się narzędziami. Gdy jednak jest to tytuł o wysokiej grywalności, zatrzymuje nas na wiele godzin, to chcemy mieć tych opcji jak najwięcej, przez co sięgamy często po modyfikacje. Natomiast gdy kreacja postaci nie jest wiążąca, możemy na horyzoncie już wypatrywać fali memów, żarcików i konkursu na najbardziej abstrakcyjne pomysły. No i w końcu jest też pewien aspekt sztuki. Potrzeby zaspokojenia estetycznego. Sami doskonale wiecie, że nie jestem najlepszy w odtwarzaniu moich znajomych redakcyjnych, a są tacy, którzy bez względu na grę przenoszą jakąś znaną postać tak, że nie trzeba jej nazywać, żeby ktoś skojarzył, kogo przedstawia awatar. To zawsze godne podziwu i kilkukrotnie natknąłem się w sieci na ogłoszenia takich wirtualnych rzeźbiarzy, którzy przygotują ci postać pod MMO za opłatą. Ja to szanuję. A jak w tym wszystkim odnajdujecie się wy? Do której grupy się zaliczacie? Dajcie znać w komentarzach, oznaczajcie mnie na Insta pod zdjęciami waszych postaci, a ja wymyślę im jakieś głupie imię i do następnego materiału. Cześć!